Czy to jest jakiś żart, Łysolu? Myślisz, że możesz znieść to, co się tutaj dzieje? Dam ci przedsmak. Cukrowa góra. Fuck you. Na razie gra jest super łatwa, muszę przyznać. Kurde, tery, rób tak dalej. O kurde, tym razem ci się nie udało, no. Wstydź się! Tak, tak, rób tak dalej, żeby był zszokowany twoim debilstwem. Cholera. Mam nadzieję, że już jest nieżywa, więc będę mógł ją zobaczyć w piekle. Co kurde odpierdzielasz? Ile ona ma lat? 8? Sick Drops. Właściwie co te perfumy robią? A, wskrzeszacz, dobra. Ja pierdolę, co się tu dzieje? Wezmę, pójdę tędy. Cześć. Hola, hola. Jeżeli mnie słyszysz. Muszę naprawdę wyciągnąć z mojej tej. O. Nie żyje. Nie żyją. Coś... To ona wszystko zrobiła? Nie żyją. Aha, przyjechała mnie ciężarówka, co ty nie powiesz. Czas jest wielkim nauczycielem. Niestety zabija wszystkich swoich uczniów. On jeździ na sarence? Siemanko, zjebie. Nasze drogi znowu się skrzyżowały. Czy pamiętasz, jak ostatnio spędzaliśmy czas, kiedy byliśmy mali? Ja pamiętam. Moje serce po prostu skacze z radości, kiedy o tym myślę. Tak jak twoja głowa w tym, w pralce? Normalnie teraz byłbyś już martwy i twoje rzeczy byłyby rozpierdzielone, ale lubię cię, brat. Zabawmy się i dam ci pewien wybór. Twoje, życie twojego przyjaciela w żółtej koszulce, albo wszystkie twoje przedmioty. Co nam oddasz? Oczywiście, że nasze rzeczy. Jakie nudne. No dobra, chłopcy, rozebrać go. Słyszałem powieść, że kobieta jest na wolności. No i jestem podekscytowany. Idziemy. Wszystkie twoje rzeczy zostały wzięte. No kurde, w późniejszym czasie czy coś lepszego znajdziemy, jestem pewien. A nasz ekwipunek? Nie, ekwipunku nie zabrali. Czyli nie jest tak źle. Żyjesz, kurwo? Ugh. Moja głowa. Wow, wyglądasz jak dupa. Nic ci się nie stało, chłopie? Co się stało?
Zostaliśmy rozpierdzieleni przez ciężarówkę. To byli starzy przyjaciele. Wszystko jest teraz w porządku. Kurde, najpierw mój hamstring, a teraz to. Jesteś kimś naprawdę złym. Tak sądzę. Cóż, wszystko w porządku, nic się nie stało. Lubię spędzać z tobą czas. Zarąbiście. To tutaj mnie jebnęli. I zajebiście, mam teraz też blizny. O ja pierdolę. Ty chuju jeden. Jak ja teraz się uzdrowię, nie mam nic. Ratuj mnie, przepana. Wygląda na to, że za niedługo przyjdzie burza. Wyglądasz zmęczony, czy jesteś głodny? Jeżeli masz pustą butelkę, będziesz mógł sobie ją wypełnić zupą. Także możesz użyć mojego namiotu, by odpocząć. O, nam to się przyda. Tak nas nie okradniesz, bo niczego nie mamy. Tak, w pożądalu. No ja pierdolę. Status. Status. Szczęście nam się zmniejszyło JSP, ale maksymalne czy... Nie zauważyłem, moment. Nic ci nie jest? Zemdlał. Czy nie, nie zemdlał, tylko dostał w łeb i leży. Okej. Czy tam pod tym drzewem jakieś niebieskie punkty leżą, czy to skrawek nieba jest? No kurde, nie możesz podskoczyć tam, o ja pierdolę. Czyli co? Do tej jaskini chyba nie pójdę. Chyba, że jest jakiś inny sposób, by się tam dostać, a ja nie mam pojęcia, ale nieważne. Safe by mi się przydał. Ła! Ja cię kręcę. Widzę ciebie, ty debilu, jak się chowasz tam. Ten świat może zostać ocalony, znajdźcie ją. Status efekty. Ładne zdjęcie, nie? Więc tak. Weird Stan Cry Rage Pist Pijany Kac Śmierdzenie Super Depresja Naoliwiony Withdrawal Joyed. Okej. Myślę, że i tak podczas gry się nauczymy wszystkiego o tych status efektach. Jest pełen dziur. Ale wciąż nie mogę uwierzyć, że mała dziewczynka to zrobiła. Wyjdź. Zabierzcie waszą zboczoną wojnę gdzieś indziej. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Lepsze to niż nic.
wiadro. Tomi, nie baw się zabałkami. Jak skąd je, skąd je w ogóle dostałeś? Daj je. O kurwa. Czego chcesz? Szukam dziecka. To jest mój sierociniec. Wszystkie te dzieci zostały porzucone. Zajmuję się nimi, ponieważ nikt inny nie chce tego robić. Czemu ty? O, Tomi. O, spójrz, co narobiłeś. Wszystko w porządku. Zaraz to zgasimy. Ej, czy mógłbyś mi oddać te... dać mi te wiadro wody? Ty głupcze! Nie to wiadro! No to jakie kurde wiadro? O kurwa! Jak tu się biega? Coś mi się zdaje, że... już chyba będzie za późno. Oczywiście, że za późno. Za późno. To jest druga tragiczna rzecz, która wydarzyła się w moim życiu. No ciesz się, kurde, już pasożytów nie będziesz miał! Na łbie. I to nie jest moja wina, trzeba było mi powiedzieć, które wiadro miałem wziąć. No. Nie żyje. Widzisz te czerwone czachy? To oznacza, że armia Rando przejęła tą strefę. Co z się. Ponieważ tylko jedyna benzyna jest mile stąd. Jak do cholery jasnej zrobię koktajle Mołotowa? Ja ci powiem, jak mogłeś to zrobić. Pójść do sierocińca, ja tam niezły kurde koktajl Mołotowa zrobiłem. Chwila, co może tam jest? To też to mi bardzo Earthbounda przypomina. Szczerze powiem. Ach, kurde pedofile. Właściwie to... jestem ciekaw, gdzie ją w końcu znajdę. Okradnę twój dom. Niczego nie masz. Dobra, w takim razie z tobą pogadam. O, witaj. Jestem Nern. Jestem największym historykiem tych czasów. Świetnie, może powiesz mi, co się tu odpierdziela. Zebrałem mnóstwo wiedzy o Old i coś o tym, co się stało. Wiele opowieści, chciałbyś je usłyszeć? Tak, totalnie mnie to obchodzi. Chciałbym, żebyś był bardziej entuzjastyczny. Jestem! No cóż, powiem i tak. Zobaczmy. O tak, wszystko zaczęło się... tym, co, jak to lubię nazywać, błyskiem. Siedziałem z moją żoną, Boże pobłogosław jej duszę, pijąc słodką, cytrynową herbatę. Myślę, że była zrobiona domowo. Była zrobiona przez moją żonę, Boże pobłogosław jej duszę. Czekaj, może kupiła ją w sklepie? W butelce, wiesz? Taka plastikowa butelka. No cóż, czekaj chwilę. To byłoby niedorzeczne, by kupywać butelkę słodkiej herbaty cytrynowej i przetransferować ją do szklanki. Dlaczego nie wypić jej z butelki? Myślę, że to dlatego, żeby mogła wsadzić tam lód. Ale jednak zrobienie jej sposobem domowym byłoby też zbyt
skonsumowałoby dużo czasu. Ta kurde niezła pizda. Tak czy inaczej zostawię tą historię na później. Więc tak, siedzę na mojej tarasie, powiedzmy, piję sobie tą herbatę i nieważne kiedy nagle wielka dziwność wypełnia moje ciało. Coś było nie tak. Żyłem bardzo dużo lat i nigdy nie czułem czegoś takiego. Człowieku! To są pierwsze oznaki Jeffoli. Czy wiesz co to był? Jeffola! Tak? To było moje bujane krzesło. Ten drewniany skurwysyn przestał się kołysać. Więc spojrzałem w dół i zobaczyłem, że tam był kamień. Kamień pod moim krzesłem. Co za dzień. Zdecydowałem, że już czas, żeby pójść spać. O kurde, kolejny ten Jeffolowy. Ja pierdzielę, już ciesz się, że kurde żyjesz, człowieku. Tak, wsadziłem się do mojej piżamy i zęby i tak dalej. Zauważyłem moją żonę i tak czesała się. Tak, emocje. Czemu nie mogłem się ożenić z atrakcyjniejszą kobietą? Czy to ja? Mój bank? Jestem dużym kolesiem i... uprawiam sport 40 minut na tydzień. Czy to nie było wystarczające? Teraz mój sąsiad w tym wypadku, Tom Fortnite, był bardzo mały. Jego żona Karen Fortnite Plate Burger, tak, jedna z tych kobiet, cóż, była o wiele bardziej atrakcyjniejsza od mojej żony. Myślę, że była z szóstką, miękką szóstką, kiedy moja żona była hardą czwórką. Co się kurde dzieje? Myślałem, że kobiety lubią wysokich mężczyzn. Czemu Karen była z nim? Tak czy inaczej, mój koń, mój żonowaty koń, Boże błogosław jej duszę, wszedła do łóżka koło mnie. Zdecydowała, że zostawi lampkę włączoną, żeby przeczytać jej książkę. Tu znowu były jej nowele i roman Sidła, daj spokój, pewnie kurde zmierzch. Jakbym już nie czuł się niekomfortowo. Nie tylko musiałem walczyć z Tomem, teraz musiałem też rozwalić tych fikcjonalnych, zajebistych facetów. Ajajaj. Dobra, nieważne już, czy to wszystko może? Kiedy wstałem, to był wielki błysk światła i to wszystko. I to kurwa! Spierdalaj! Wiem, że w sposobie jakim wychodzisz, naprawdę nie chcesz wyjść. Jeżeli będziesz chciał usłyszeć kolejną historię, to ci powiem. O Jezu! Tak. Czy ja pierdzielę, czy powinienem zeskoczyć z tego klifu? Nie obchodzi mnie to nie ma nic wspólnego ze światem gry, do jasnej cholery. Albo może ma, tylko że to jakiś przekaz podprogowy, a ja tego nie łapię. Tak, zamknij gębę, nie obchodzą mnie twoje smuty. Powiedziałbyś kurde, co się stało. Paszą won. Ja pierdzielę, straciłem tylko czas. O, no właśnie, to powinienem zrobić od samego początku. O ja pierdolę! To ty za mną chodzisz. To tamto z ziemią nie było nudne! Nie obchodzi mnie to. Big ol. Melony.
Tak, to dziecko to diabeł i... O! Serio? No to zarąbiście teraz będziemy musieli, kurde, tracić nas... Co to jest ten... status? Czy cały Joy zażył, czy coś, tak? Radość. Temu ta ikonka jest taka. A dobra. Smooth. A, Jesse. Mam inny pomysł, jak tam dojść. Kurde. Butelki. Jak tam, kurde, ten przedmiot mogę dostać w swoje łapy? Och. Może jego muszę przeskoczyć, czy coś. O Jezus, spadaj! Z drugiej strony? Nie, nieważne, pierdziele to. Idę stąd. Fuck you. Hint. Bary. Możesz bardzo często znaleźć ludzi do wynajęcia w barach. Jeżeli widzisz różowy plakat, możesz wejść do formacji drużyny. A, okej. Change. Czyli mamy większy ten paru tych. Okej, będziemy mieli większą ilość ludzi w naszej drużynie w takim razie. Mam mały interes w magazynach skandalu. Szukałem po prostu jakiegoś alkoholu i dobrych wspomnień. Kup mu drina. Tak. I to wszystko. Tam, z tamtym wrestlerem nie chce mi się gadać. On jest dziwny. O, chwila. Nie, myślałem, że to butelka. Ty się tym zajmij. Ja pierdzielę, LSD, kurde, coca hash. Daj mi wszystko, co masz. Czy te domy nie są jakoś połączone, czy coś? Nie, chyba nie. O, ja pierdzielę. Cały czas zapominam, że zeskakując mogę dostać... Pierdziel. Ale hej, to jest takie fajne. Bar. Shop. Ale nie mamy pieniędzy chyba. Zero mamy. Możemy zawsze butelki sprzedać. Nie zgadnę, coś mi teraz zapierdoli. A nie. Kto by przypuszczał. A ta muzyka jest bardzo wychilloutowana. Słuchaj tu, brachu. Mam tutaj parę magazynów z twoim imieniem. Po prostu potrzebuję odświeżającej butelki likieru. Zrobiłbym to sam, ale jestem całkiem rozpierdzielony. Spadaj. Myślę, że ta dziewczynka jest jakimś
Bożym błogosławieństwem. To nie jest tak, ona rozpierdzieli nas wszystkich. No to gdzie ona do chuja pana jest? Pewnie przez całą grę będę musiał ją szukać. Diglett? O, ja pierdzielę. Diglett. Szczerze mówiąc, jestem teraz szczęśliwszy, jako że świat się teraz zakończył. To pomaga, że moje dzieci i moja żona już tutaj nie są. Coś, że już ich nie ma. Czyli co, czyli ten cały świat to tak jakby, nie wiem, rozpierdzieliło wszystkie kobiety i dzieci? Nie, dzieci przecież były. Tam nawet sam spaliłem parę. Czyli co, czyli tak jakby koniec świata, że niby kobiety rozwalili? Czy coś? I... Stój, kurde, nie to chciałem! O. Co do jasnej, ciasnej, chłopie, to bolało. Ach, co za pośpiech, to było świetne. Weź to. Dziękuję. Czy ja muszę za każdym razem dostawać obrażenia? Nie ma żadnego innego sposobu, żeby... Ach, ale nie, tak szybciej jest. Chociaż myślę, że nie powinienem tego robić. O tak o, o. Odczep się, draniu. Okej, odczepię się. Ale najpierw pójdę tędy i zobaczę, co tam ominąłem, bo tam był shop. Mam teraz parę butelek, mogę je sprzedać. Zobaczymy, jak to działa. Bye. Drop tank to plus 2, plus 9. To by nam się przydało. 16. Kurde, za jeden? 5. Nawet jakbym wszystko sprzedał, to nie miałbym wystarczająco. A spadaj. Chociaż plus 9 do obrony by mi się przydało, szczerze powiem. Ty kurde jesteś, znowu... Chcesz, będziesz nam chciał dać wpiernicz, nie? Tam niedaleko jest porzucony budynek. Moi przyjaciele i ja gramy tam w karty. Po prostu wyszedłem, by zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, ale powinieneś do nas dołączyć. Czyżby karty z Pokemonami? Szczerze mówiąc, to potrafię trochę grać w te karty. Znam mniej więcej zasady i co nie tylko. No, cześć. O. Kurde, nie mam pieniędzy. Może... Nie, 5, 1. O. Teraz żałuję, że Terego ratowałem. Ale hej. Walić to. Ja bym nikogo nie poświęcił. Chyba, że byłby naprawdę wkurwiający. To chyba wiadomo. Wystarczy spojrzeć na to, jak grałem w The Walking Dead. Papieros. Leczy truciznę. Papierosy truciznę leczą, nie? Powinienem pójść do tego porzuconego budynku, coś mi się zdaje, że tutaj zaraz dostanę w łeb. Mam... tak, tak, tam Joy i tak dalej. Moje serce. Narkotyki. Co z tobą? Wiedziałem! O! To ty.
Twoje serce wygląda na nieszczęśliwe. Uszczęśliwmy je. Dostałeś trochę radości. Pamiętaj, żeby wziąć cię się w garść czy coś. Sprawdzę, jak tam się miewasz wkrótce. Okej, okay. Może ten będzie warty sporo pieniędzy. Sprzedam. Cholera jasna! To nie było zamierzone. Za daleko po prostu poszedłem. Całe szczęście, że tutaj ten zapis był. Cholera jasna.